Skąd się wziął pomysł na płytę? Jak wszystkie pomysły generalnie się wykrystalizował w naszych głowach. Ja od początku jakby miałem pewien konkretny obraz tej płyty w głowie, w tym sensie, że absolutnie wiedziałem, że to będzie płyta antywojenna, coverowa, ale przeplatana poezją. Więc ja zająłem się tą częścią, nazwijmy to poetycką, a Agata muzyczną. W momencie, kiedy ten temat padł, usiedliśmy, zaczęliśmy rozmawiać, to każdy z nas właściwie wymieniał te same tytuły tych samych artystów i nie minęło chyba 10-15 minut, kiedy zbudowaliśmy tą płytę. Tak, tutaj no, z Agatą się fantastycznie współpracuje, ale rzeczywiście było tak, że te same kawałki przychodziły nam do głowy, w związku z czym napisanie scenariusza płyty nie było tak, takie trudne tak naprawdę, natomiast potem już praca nad ostatecznym formatem tej płyty zajęła nam na pewno bardzo dużo czasu. Jeżeli chodzi akurat o liceum ogólnokształcące, no to chór jest zupełnie dodatkową rzeczą dla nich, dla chętnych i co roku jednak ta grupa się zmienia. Docierają nowe osoby, które przychodzą do pierwszych klas, ktoś z czwartych klas odchodzi. No i w tym roku mieliśmy bardzo bogate grono chórzystów, właściwie 50 osób, wystąpiło 45 chórzystów. Nie jest ciężko ich zachęcić do pracy, sami się do tego garną, dlatego my tylko troszeczkę im pomagamy, wspieramy i potem wychodzi takie wspólne dzieło jak dzisiejsze. Chcielibyśmy podziękować przede wszystkim tym ludziom, którzy wsparli tą płytę i ten koncert. Przede wszystkim chcielibyśmy podziękować Rafałowi i jego studiu 2K, bez którego ta płyta by absolutnie nie powstała, dlatego że to jego godziny ciężkiej pracy, nagrywanie chórzystów, solistów. Chcieliśmy podziękować Piotrowi Golombkowi, który zechciał się zająć całą oprawą instrumentalną naszej płyty. Chcieliśmy podziękować też Centrum Gitary i Dźwięku i dyrektorowi zarządzającemu Krzysztofowi Grońskiemu, bez którego nie mielibyśmy tak fantastycznego nagłośnienia na koncercie. Na pewno jeszcze były osoby, które pomagały nam i z oświetleniem, i z nagłośnieniem. Nauczyciele, którzy też wspierali nas, zwalniając na próby uczniów. Tak, wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Bez was tej płyty i tego koncertu by nie było. Zamienia się w zło, jak boski porządek
zamienia się w chaos, jak chaos zamienia się w obłęd, jak obłęd zamienia się w nicość. Lecz odnajdzie się, co utracone. Zejdą się dwa brzegi rzeki i ląd pochłonie Styks. Tak byśmy mogli suchą stopą przejść na drugą stronę. Złapiesz mnie za rękę, moje dziecko, i powiesz: